Siema chłopaki, dziewczyny. Spróbujemy sobie w tym odcinku jednak, nie wiem, poprzednim, ale to nieważne, ludzie. Odpalamy sobie tak gejzer i grom. I uzbrojony w takie kosztowne rzeczy próbujemy pchnąć fabułę do przodu. Bo jestem takim jebanym uselessem, że nie daję rady. Więc w sumie jak ja może teraz nie daję rady, to może nie powinienem się za to brać. Tylko za co innego ja mam się brać, jak nie za to. Nie mam pojęcia naprawdę. Tu będzie demon. I to nie byle jaki demon, jak widzę. Ten moment, kiedy nie wiesz, czy ten pasek jest niezupełny, czy ty mu zadajesz obrażenia przypadkiem. Dużo mu zadałem, co? Ha, ha, ha. W chuj. Napierdalamy go gromem. Czytajmy grę. Musimy zrobić ten sposób. Patrzcie. Robimy tak. Doprawiamy się ziołem. Jestem gotowy na napierdalanie gromem. W porządku. Tylko to mi nic nie daje. To mi naprawdę nic nie daje. Dobra. Czyli grom tutaj jest na grupowe bardziej. Ale na orków będzie mógł być. A jak... To jest kropla w morzu. Mam kurwa dość. Wiem, że użyłem całe mnóstwo many. Ale mam po prostu tego dość, ludzie. Pierwszy raz użyłem takiego dalekosiężnego teleportu. Trochę mikstur jeszcze mamy, więc... Nie ma co płakać. Dobra. Teraz my jako ten mag... Czyli nie mag, bo jesteśmy najemnikiem. Możemy użyć gromu i wybijemy sobie orków. I może w taki sposób uda nam się przetrzeć. Skoro nie udaje nam się przez szachty, czyli kopalnie. Ta gra jest strasznie satysfakcjonująca, powiem wam. Naprawdę. Poczekamy, aż oni tam wrócą.
Następnie użyjemy znowu na nich gromu. Zapiszmy na wszelki wypadek safe na drugim. To jest kosztowne. Jeden grom kosztował 700 zł. Nie mówcie mi, że jestem... Oj, to... Kurwa mać. Dopiero wracają. No, co się robi, chłopaki? End dziewczyny. A my jeszcze w Górniczej Dolinie nawet bardzo nie byliśmy, jedynie w jakiejś kopalni. Heh. Dobra. Orkowie już wracają. Wiecie, chcę po prostu w AOE obrażenia zmieścić jak najwięcej, aby tak samo zranić tamtych innych. Ale mam wrażenie, że mogłem troszeczkę inaczej zrobić. Ten grom nie jest tam, gdzie ja atakuję, tylko ja gdzie jestem. Dlatego zmordowałem dwa gromy, a nie zabiłem nikogo. Widzicie, ludzie? Teraz było zupełnie inaczej. Jeśli uda mi się jeszcze raz tak zrobić, i on ma życia. Tam jeszcze jakiś hersz torkowy jest. Także ciekawie. Ork Elite. Orka Light nas zabił. Że taki z niego elita, że nas zajebał. Stuku puku strzelam w orka z łuku. Ale mamy zasięg wyjebany teraz. To jest dobra okazja, nie mogę tego zmarnować. Kurde, tylko myślałem, że troszkę więcej pozabijamy, a my pozabijaliśmy chyba wszystko oprócz elitów. A my nie jesteśmy w stanie zabić takiego elity w walce i 1v1.
Oczywiście teraz jestem w stanie. Tylko widzicie? Kukusz tyle obrażeń. Nie wiem. Czy ja mam zmarnować wszystkie czary, jakie są w ogóle możliwe w grze? Żeby dotrzeć do Górniczej Doliny? Ludzie? Bo ja mam takie wrażenie powoli. Gejzer. Te. Przepiszmy sobie jakieś czary po prostu. Bryła lodu, lodowa fala. Jest trochę tego. A, widzę, że ork szaman tu już jest. Fuli jeszcze więcej. Widzę, że tu każdy dobrze jest wyleczony. Ten chyba jest ranny w miarę. Chuj mi kurwa z tego. I co ja mam tu robić? Co ja mam kurwa tu robić, ludzie? Powiedzcie mi. Skoro ja nie jestem w stanie ani iść do Górniczej Doliny, ani do Jarkendaru. Od 10 odcinków narzekam tylko, czego to ja nie potrafię zrobić. Jedyne co zrobiłem ostatnio, to przywołałem jakimś cudem tego Rademesa, bo się prześlizgnąłem koło trolla. Wybiłem parę orków, wybiłem parę szkieletów tutaj pod ziemiach. I ciągle tylko narzekam. Ciągle tylko narzekam. Wiem, że to nie jest zbyt fajne do oglądania, jeśli narzekasz, ale mi to wkurwia. Po prostu mnie to wkurwia wszystko. I dlatego też tyle przeklinam. Bo miałem zupełnie inne cele. Myślałem, że dam sobie radę. Zrobię zdjęcie odcinków. Ja... Czego ty chcesz? Dajcie mi, ludzie, kurwa, spokój. No dobra, ja was zaczepiam, nieważne. Bengar. Może Bengar coś chce od nas. Co ja mam tu robić? Gan. Najbardziej denerwuje mnie takie chodzenie. Jarkendar tu, Jarkendar tam, Jarkendar tu, hehe. I ciągle, bo myślisz, że coś zrobisz. A wiecie, co wychodzi potem? Gówno wychodzi, nic nie wychodzi. Nie jestem w stanie nic zrobić. Nawet jak myślę, że troszeczkę wzrosłem w siłę, to się potem okazuje, że nie, gra mnie zweryfikuje. Bo tak, nowych czarów ja już nie będę miał. Wiecie dlaczego? Bo jestem w drugim rozdziale. Okej. Dominik, a dlaczego nie pójdziesz do trzeciego rozdziału? No właśnie dlatego, że potrzebuję iść do Górniczej Doliny, żeby zrobić trzeci rozdział. A nie zrobię trzeciego rozdziału, jeśli nie przejdę do Górniczej Doliny. To jest podstawa. Ja już nawet nie mówię o chodzeniu u Górniczej Dolinie i tam wybijaniu stworów, tylko ja mówię po prostu o przejściu do Górniczej Doliny. Bo to wykracza poza moje możliwości. Mogę ewentualnie wbiec tam na pałę, ale to może się skończyć równie szybko, jak zaczęło. Struno, wszystko jak obyczajnie. Ej! 10 tysięcy. Nie. Może wy coś wiecie, nowe info jakieś. Ty, Dragomir, jesteś pajacem, bo chcesz, żebym ja był, kurwa, mistrzem strzelania z łuku, ale ja nie lubię tego. Pazury. Kły.
Rogi, skór ci nie sprzedam. 1870 mam. Ej, ty! Sześć procent. Ile kosztuje u ciebie? Ty jesteś mistrzem, mordeczko? Nie jesteś mistrzem, jesteś jakimś... Nie wiadomo czym. Teleportujmy się do Onara. A do czego do Onara? Do tego do Onara. Bo chciałbym po prostu pieniądze. Chciałbym swoje pieniądze. 150 sztuk złota, które w sumie teraz nie wydaje się jakąś bardzo dużą kwotą. Ej, ty! To właściwie. Ach, ta! 150. Dobra. 150 sztuk złota. 150 sztuk złota. Ludzie, znacie takie pieniądze? Jak trafiłeś do najemników? Przybyłem tu wraz z Sylwiem z południa. Należeliśmy do armii najemników, którzy walczyli z orkami. Jaka jest twoja opinia o Lee? Sądzę, że nie interesuje go nic poza wydostaniem się z tej wyspy. Chce się udać na kontynent. Chyba ma tam z kimś na pieńku. Zdecydowanie robi lepszą robotę niż Sylwio. Co więcej, to dobry przywódca. Przez większość czasu możemy robić, co nam się żywnie spodoba. Jaka jest twoja opinia na temat Sylwia? To bardzo niebezpieczny człowiek. I ma posłuch wśród wielu najemników. Lepiej z nim nie zadzierać. Jaką... Miesz dwuręczny młot wojenny. A chuj wie, ile będzie jeszcze. Jak? Szkoda mi tyle dać. Smoczy łuk, wymagana siła? Wymagana siła. Wymagana siła 130. Łuk dębowy. Rzeczywiście masz dobre bronie. Kościany łuk. Łuk dębowy. Tylko już nie będę mistrzem. No, nie będę już mistrzem. Idźmy spać. No, już mistrzem nie jesteśmy. Nie mówię ci przecież nic nowego. Śpi. 10 godzin. Wynoś się z mojego łóżka! Wynoś się z mojego łóżka! 10:40 już. Dobra, mamy nowy łuk. Co chwilę zdobywam pieniądze i je tracę. Potrzebuję korda. Kord nauczy nas walki. Patryk. No, mogę cię na... Jednoręczna. I jednoręczną. Już jesteś lepszy. Tak, trzymaj. Ten miecz nie daje nam przypadkiem jakiegoś bonusu? Nie, pierścień nam daje. Ale mamy już mistrza. Także chciałbym mieć takie pytanie. Czeladnik. Ale teraz nie mamy w łuku. Mistrz. Nie, to też jest mistrz. 90% nic nie daje. Zupełnie. Nieważne. Mamy łuk, który wymaga od nas siły. Także ciekawie.
A jakbym skołował 10 koła, to bym miał jakąś fajną umiejętność ponoć. Dobra, i na co my pójdziemy teraz walczyć? Normalnie to bym pewnie poszedł na orków. Ale tutaj... O, zobaczymy jak z trolem nam pójdzie. Stojemy na wyłuk. Łucznik wyborowy całkiem nowy. Nie ma to racji bytu. Nie wiem, potrzebuję chyba jakichś, nie wiem, śmiesznych onyksowych strzał, czy jakichś przebijających. Co ja mam robić? Mogę się krzątać tutaj w nieskończoność, tak właściwie. Nie pierwszy raz tędy chodzę. I nie drugi. I nie piętnasty, myślę. Ile ja już przegrałem? 48,5 godziny. Przegrałem życie. Jaram się jak usłyszę, że znalazł mnie cieniostwór. A nie, to krwiopijca. A nie, to jednak nic. Czy ja widzę cieniostwora? Nie, to korzeń. Uwielbiam tą grę. Gdzie ja mogę zdobyć lepszą broń? Tak się zastanawiam. Harad nam nie chciał sprzedawać. Ten Kalet miał tylko broń. A, zapytać się, dlaczego kupiłem tą broń dwuręczną? Bo jest miażdżąca. Gdzie ta broń? Święty Mutinosa? Nie. Czaszkołom. Starożytny tobór. Nie kupiłem tamtego? Gdzie to jest? Czekajcie. Pałasz bandytów. Mistrzowski miecz. Starożytny topór. Gdzie to jest? Kurwa, gdzie to jest? Jeszcze? Nie wiem, gdzie to jest. Nie mam zielonego pojęcia. To były jakieś upiory, ale też z nimi nie dam rady. Taką bronią. Nie wiem, co mam robić. Dobra, na tym chyba zakończę odcinek. Nie wiem, wezmę się za siebie po prostu. Strzelę sobie w łeb. Cześć.